pytamy dzisiaj Nidzician, czy są jakieś tutaj fajne miejsca, żeby wyjść z małymi dziećmi? No my to mamy akurat dość blisko. Mamy pod tu mieszkami i wnuczkę o mam to tutaj. A tak dalej to nigdzie nie ma, żeby tak gdzieś iść. No i tam aż pod Grzybkiem jest, no ale pod Grzybkiem to jest trochę daleko. Wnuczka. Jest blisko. No to wnuczka mieszka, tam to ma tak, a tak to... Troszkę to jest źle, że nam spod bloku pozabierali nam te huśtawki i piaskownice, bo trzeba przyjść, to trzeba już specjalnie przyjść z dziećmi, żeby usiąść, posiedzieć. Dla mnie to, nie wiem, jak tutaj, ja teraz nie mam już małych dzieci, ale jak miałam, to było wspaniale. Jak była piaskownica na przykład. To było coś naprawdę, bo poszłam sobie, wyszłam z dzieckiem przed budynek i nie było problemu. Do parku najbliżej, albo nad jeziorko, na plac zabaw, bo tak tutaj to nie bardzo. Czy jest w Nidzicy miejsce, gdzie można fajnie wypocząć z dziećmi? Nie. Nie? Nie ma. Na pewno nie ma. Były, ale tam, ale już dawno zlikwidowali. Powinny być. A były, ale polikwidowali. Jak to polikwidowali? Do spółdzielni pan idzie. Polikwidowane są. A dlaczego? Co się stało? Nie mam pojęcia. Tak, i to na 1 maja po ostatnim wypadku, co chłopaczek miał, co ten pręt mu się wbił w oko. I powoli, powoli zaczęli to likwidować, bo nie ma komu konserwować tego, dbać i tak dalej. I to właśnie na tym to polega. No może i powinny być, ale place kosztują niestety. Place powinny pewne wymogi spełniać. Bezpieczniej to by było tutaj zaraz, taki jest duży plac tam, łąka taka. Tam by był wspaniały plac zabaw dla dzieci. Chyba raczej między blokami bezpieczne, ale to wszystko zależy od władz. No i od tego, żeby było bezpiecznie, to się najbardziej liczy, tak? Kiedykolwiek trzeba było nawet dołożyć te parę groszy, to bym nawet nie dołożyła. Bo jak ja mówię, mieszkam 2 bloki dalej, z tyłu zaraz za następnym blokiem jest plac, który jest niewydzierżawiony, także absolutnie. Wiem, że kiedyś gdzieś tam była jakaś kwestia poruszana w Radzie Miasta, prawda? Że no, można by było stworzyć te place zabaw, ale do dzisiejszego dnia cisza.